Szczęść Boże, coś wam powiem. Czy prorocy są w obecnych czasach? W Janie nie rozpoznano tego, który bezpośrednio zapowiadał Mesjasza, a przez to zginął. W Jezusie nie rozpoznano Mesjasza, przez co ludzie postąpili z nim tak, jak z innymi. Dziś również nie rozpoznajecie proroków ani Bożych znaków, przez co życie wygląda tak, jakby Boga nie było. Bóg posyła do każdego miejsca takich proroków, jakie są potrzebne. Duszpasterzy, spowiedników, a na większą skalę świętych naszych czasów. Wiesz, również ich się nie słucha. A wszystko to przez fałszywe wyobrażenia. Wszyscy mieli jakiś stereotypowy obraz Mesjasza. I nam się wydaje, że prorok powinien być jakiś wyjątkowy. Powinien czynić znaki, powinien głosić z mocą, powinien to czy tamto. Prorok natomiast robi swoje. Głosi nieustannie to, co Bóg nakazuje. Wzywa do nawrócenia, do zmiany życia. Wzywa do przebudzenia i odrzucenia wyobrażeń, by spojrzeć na życie tak, jak ono wygląda prawdziwie. Eliasz był człowiekiem pełnym ducha i gorliwości i troski o chwałę Bożą. Zarówno on i Jan Chrzciciel opowiadali się za Bogiem, wiernie mu służyli, prowadzili wątpiących i słabych na spotkanie z Chrystusem. I tego od nas wymaga dziś Jezus, właśnie takiej gorliwej postawy. Kiedy popatrzymy na kontekst dzisiejszej perykopy, zobaczymy, że Jezus, przemieniając się na górze Tabor wobec swoich uczniów, pokazał im końcowy triumf i zwycięstwo, które poprzedzone będzie wielkim cierpieniem. Trwać dziś przy Bogu jest bardzo trudno, zwłaszcza gdy zewsząd są niesprzyjające komentarze i zachowania. Jeszcze trudniej jest, gdy dotyka ludzi jakieś cierpienia, tragedie, problemy finansowe czy zdrowotne. Pan Jezus zwraca uwagę swoim uczniom, że odrzucenie Go jako Mesjasza zaczęło się już dużo wcześniej, kiedy nie słuchano proroków. Niewiara ludzi nie bierze się z faktu, czy Bóg jest, czy Go nie ma, ale z odrzucenia prawdy, którą głoszą ludzie Boga. Wszystko zaczyna się od decyzji mniejszej wagi. Odrzucenie jednego z przykazań, później kolejnych, spowiedzi, Eucharystii, aż dochodzi się do wniosku, że Bóg mi w niczym nie pomaga. Ale to dziwne podejście, bo skoro jest się wobec Niego obojętnym, to dlaczego aż tak przeszkadza, że jest się wobec Niego wrogo nastawionym? Każdy z nas na tej ziemi ma swój wyjątkowy czas, dany mu przez Boga. W jaki sposób ten czas zostanie przez nas spożytkowany, to już zależy tylko od nas. Potrzeba nowego spojrzenia i nowego serca, by rozpoznać Boże drogi i by odpowiedzieć hojnie i radośnie na wymagające wołanie Jego wysłanników. Nie wszyscy mogą to zrozumieć, a jeszcze mniej może to przeżyć. Wracając myślą do proroka Eliasza, to jak pisze papież Benedykt XVI, przeżycie Eliasza na górze Synaju, który nie spotkał Pana w nawałnicy, w ogniu ani w burzy, ale w delikatnym, cichym powiewie, tam się kończy. Bóg objawia się w łagodności, a Jego wielkość w prostocie i bliskości. Musimy więc odkryć w sobie tę żarliwą miłość, która prowadzi nas ku Bogu i Jego zamierzeniom. To odkrycie możliwe jest, gdy będziemy konsekwentni w wierze i moralności, którą objawia nam Jezus. Stanięcie na dobrej drodze nie uchroni nas przed trudnościami życia, ale dzięki Jezusowi nauczymy się iść nią wiernie i wytrwale.